Wyrzuciliśmy miksera z ruchu VIP. Partiatik! Live. Yeah, boy! Witamy na kanale najszybciej rozwijającego się ruchu politycznego w Polsce, czyli Wolność i Postęp. Już jest trzech członków, szybko się rozwijają. W innym tonie niż materiały, które publikowaliśmy do tej pory. Decyzja jest ostateczna i zapadła dzisiejszego poranku. Mikser, czyli Mikołaj Magdziarz, zostaje wydalony z ruchu politycznego Wolność i Postęp. Jest to decyzja jednogłośna, jest to decyzja ostateczna, nie będzie powrotu. Zacznij, Piotrek, może co było powodem wydalenia Miksera. Powodem tej decyzji jest ostatni film Miksera, który pojawił się u niego na kanale. Ja bym chętnie zobaczył, wiecie co? Ty, nawet może to byłby dobry zagrywka z ich strony. Jakby wstawili na kanał, wiesz, wpadki z planu zdjęciowego. Jak kręcą ten 3-minutowy film, pewnie 4 godziny, bo nie mogli wytrzymać ze śmiechu. I co chwilę się któryś śmiał. Dobra zagrywka, że dystans do siebie mają. Wiesz, o co mi chodzi? No zobacz, jak oni wyglądają. Zacznijmy może od początku. Mikołaj w tym materiale po pierwsze nie przestrzega żadnych zasad dress code'u. Nie ma na sobie koszuli, nie ma na sobie żółtego krawata. Chociaż zaznaczaliśmy, jak bardzo jest to dla nas istotne. Oczywiście my w tym wszystkim chcemy pozostać autentyczni, nie chodzi... Wywalają typa, bo nie założył koszuli? Ja pierdzielę. Po to, żeby gdzieś w tym krawacie bezmiennie i bez przerwy chodzić, ale to jest ten etap, gdzie musimy się oddzielić grubą kreską od naszej przyszłości, gdy byliśmy jeszcze youtuberami, a Mikołaj zachowuje się wciąż, jakby dalej tym youtuberem był. Podchodzi do tematu zbyt luźno, zbyt arogancko. Co to w dupę jest? Że nawet szydzi z naszych znaków, na przykład znanej wam piramidki. Jak on to nazwał? Żartem. Ty, ten łysy tak bardzo ściska te brwi, że mu się aż z głowy klepsydra robi. Zobacz, tu po bogach głowa mu się zaczyna zapadać do środka. Przez to, że tak brwi ściska. Wyobrażasz to sobie? Jak chłop ściska mordę, żeby być tak poważnym, znaczy twarz. Nie mogę go obrażać, bo mnie zabierze mi obywatelstwo, jak dojdzie do władzy. Więc tak lekko będę mówił. Ale widzisz to, co ja? Słuchajcie, to nie jest żaden kształt Illuminati. To jest piramidka. Piramidka, która sprawia, że w oczach odbiorcy jesteście bardziej wiarygodni. Oczywiście ja myślę, że to żart i od początku myślę, że to jest zrozumiałe, że po prostu... Zacząłeś dobrze, tak? To ma sprawić, że jesteś bardziej wiarygodny. Podkreślałem to na każdym kroku. Mówimy to już od początku naszego ruchu, że dzięki temu jesteśmy bardziej autentyczni, bardziej wiarygodni, więc nie wiem, skąd ci przyszło do głowy, że to może być żart. Przez to ty jesteś właśnie nieautentyczny, kolego. Nie widać brak wiarygodności, autentyczności. Kończąc już dzisiejszy materiał, chcielibyśmy jeszcze pogrzebać ostatecznie Miksera materiałem. Już teczkę na niego mają? Są jak szybko. Tym, co zaprezentował w tym właśnie materiale. Ja pierdzielę, NKWD. Zmień doradców, bo idzie w nową stronę. A wy zobaczcie, co nam mówił Mikser. Jeszcze nie. Wolność i Postęp. Popieram bardzo piramidki. Super autentyczne. Obserw. Ty, no nie wiem, oni tymi filmami coraz bardziej pokazują, że mają to w dupie. No już nie ma sensu ich w ogóle brać na poważnie. No, co zrobisz? Ale serio, widziałem filmiki ludzi różnych, co tam na poważnie ich analizują. A teraz co? Gówno. Bo nie ma sensu już nawet myśleć w tej kategorii. No, oglądali się jak Kłebo na Fide, co zmienia wizerunek, żeby płytę sprzedać. I słuchaj, wiesz, że oni nagrywali piosenki z Freezem? Mi się wydaje, że tak. Płyta niedługo wyjdzie, nagle zmiana wizerunku w filmiku, będzie taki teledysk. Idą we trójkę sobie w tych garniturach i śpiewają i zdejmują powoli te garnitury, rozumiesz? I tam koszulka, jakaś ekipa w dupę to nosi, wiesz, o co mi chodzi? No jak nic, przecież to wygląda identycznie jak tamta w dupę płyta tamtego rapera. To jest to samo, zauważ podobieństwa. Jak nic to jest to samo. Po co to wszystko? Jak na pieprza, co jest? Jaka mgła, Gida, co ty robisz? Widzisz coś tam? Witajcie na kanale najwspanialszego ruchu politycznego w Polsce, czyli Wolność i Postęp. Ostatnie dni były dla nas bardzo uskrzydlające. Ostatnich dni dostaliśmy od was masę pozytywnej energii i wiele wyrazów poparcia. Szczególnie pod naszym hymnem. Burzał mnie? Chyba ta, no leje, z tego co widzę. Dziękujemy wam bardzo za to wsparcie, ale na tym nie poprzestajemy.
Wiele osób zastanawia się, dokąd zmierza ten ruch. Po co to wszystko? Chcielibyśmy rozwiać wasze wszelkie wątpliwości, dlatego jutro o godzinie 19. No już skończyli z tą partią, bo nie chcę już całego oglądać. Zacznijmy od początku. Elon Musk planuje kolonizację Marsa już w 2035 roku. Ale co wtedy? Zaraz. Czy my, jako Ziemianie, możemy czuć się bezpiecznie? Właśnie. Z jednej strony, w razie katastrofy klimatycznej, będziemy mieli drugi dom. Ale z drugiej strony, wysyłając ludzi w przestrzeń kosmiczną, możemy narazić się obcym cywilizacjom. Co jeśli sprowokujemy kosmitów do ataku na Ziemię? Co jeśli... Nie no, co tu się dzieje? Ja pierdzielę. I teraz tylko tak myślę, że weź ten film, co wstawiłem o tym pieprzonym VIP i poczytasz ich komentarze tych debili, co ich bronią. No ja pierdzielę, jak tacy ludzie się w ogóle znajdują na świecie? Musimy przygotować się na najgorsze i zjednoczyć wszystkie armie Ziemi. Całej Ziemi. Powinniśmy stworzyć jedno wielkie wojsko, Egida, które zostanie przeszkolone nie do walki z ludźmi, a do walki z nieludźmi. Gdy uda nam się zbudować poczucie wspólnoty w mikroskali, zrobimy kolejny krok. Damy początek prawdziwej rewolucji, która połączy nas wszystkich, wszystkich Ziemian. Gdyby przeglądarkowa, dzisiaj ligę odpala. Rewolucji, ludzko zacznie grać w tej samej drużynie, ale może później, po paru gierkach. Dosyć wojen ludzi z ludźmi. Na Ziemi musi zapanować pokój, abyśmy mogli się zjednoczyć i przygotować na najazd przybyszów z kosmosu. Najważniejsze momenty? O, masz rację! Nie no, jakbym mogł... Nie mogę... Nie no. I siedzi tak. Energię zbiera Fivehead. Nie mogę. Dobra, pokaż dalej. Minimalizmu stanie się prosta i przystępna dla każdego człowieka. Stworzyliśmy projekt największej drukarki 3D na świecie. Co? Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy Polak będzie miał dostęp do najbardziej zaawansowanej i największej drukarki w dziejach ludzkości i być może nawet wszechświata. Urządzenie będzie dostępne dla każdego za darmo. Takie rozwiązanie sprawi, że każdy, kto będzie chciał wydrukować na dużej drukarce mniejszą drukarkę, taką na własny użytek, będzie miał taką możliwość. A to doprowadzi do tego, że każde gospodarstwo domowe będzie miało właśnie taką drukarkę. Ilość rzeczy, którą będziemy posiadać, spadnie do niezbędnego minimum. No to jest jasne. Większość sklepów stanie się po prostu zbędna. Po co chodzić do sklepu, jeśli mamy w domu drukarkę? Druk przeżyje renesans i wystrzeli polską gospodarkę niczym Elon Musk swoje rakiety. Chciałbym powściągnąć swoje ambicje oraz nie snuć zbyt odległych wizji co do tego projektu, ale z dużą pewnością mogę stwierdzić, że projekt wcześniej wspomnianego pana Elona za parę lat no nie będzie już nam potrzebny. No, po co wydawać ogromne ilości pieniędzy i budować infrastrukturę tylko do tego, aby skolonizować inną planetę, jeśli niedługo sami będziemy w stanie taką planetę sobie wydrukować. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, gdzie są ci pieprzeni debile, co pisali tak: Spartiatix! Śmieszku! A wiesz, że za 3 lata czy 4 będą wybory, to będą mieli po 18 lat i wygrają? Ja pierdzielę. Czemu tacy ludzie istnieją? Boże. Co, Egitka, się stało? Co się stało? Nie denerwuj się. Ale bydle pies też fajny, ok. Dobra, czekajcie, FMMA dalej. Dalej oglądamy najlepsze momenty. Co on tu gadał? O kolonizacji Marsa? Nie, o wydrukowaniu planety niedługo. I zdajemy sobie sprawę, że to, co mówię, może wydawać się dla wszystkich abstrakcyjne. Rozumiemy, że wydrukowanie drugiej takiej... Dziękuję, Gryzet! ...jest po prostu niemożliwe. Dlatego na początku warto zacząć od mniejszych wydruków. Naszym zdaniem sensowna byłaby planeta wielkości Polski. Gdyby jednak okazało się, że nawet taki druk jest niemożliwy, spróbujemy wydrukować coś mniejszego, no powiedzmy, że wielkości Radomia. Wydrukowanie własnej planety daje wiele korzyści. Jedną z nich jest to, że w oczach kosmitów staniemy się bardziej przyjaźni i bezkonfliktowi. Co sprawi, że nie będą chcieli nas podbić i skolonizować. Zamiast budować mury, drukujmy drukarki.
Mózg sobie drukuj. Dobra, co tutaj gada? Jesteśmy bogaci. Kolejny i niezbijalny argument za. Jakiś czas temu byliśmy youtuberami. Gestem i symbolem tego niech będzie rozgrywka w kalambury. Osoba, która odgadnie pokazywane hasło, dostanie 2 punkty. Osoba, której hasło zostanie odgadnięte podczas pokazywania, punkt dostanie 1. Zacznijmy tą emocjonującą i wspaniałą rozgrywkę. Debil, wygrałem. Rakieta, chodzisz. Sedesz. Gdzieś siadasz. Gdzieś jedziesz. Czymś jedziesz. Okej. Jeździsz. Karetą. Czy ty czujesz się dobrze w tym miejscu? Ty suniesz. Czujesz dobrze. To chyba luksusowa rzecz. Luksusowa. Kareta królewska. Dobra, skipnijmy te rebusy, bo zaraz oszaleję. I kochają. Uświadomiłem sobie, że nie ma się czego bać. Ja nie wiem, o czym ty pieprzysz. Pokaż teraz tak, 30-44. Ej! Dobrze, ja mam zaczynać. Zaczynam. Bardzo są zadowolone tutaj wszystkich miny, bo jesteśmy tak słodziutcy jak cytryny. W sensie słodsi, bo cytryny są trochę kwaśne, ale my jesteśmy bardzo dobrzy w tym właśnie. Cytryna to kolor niesmutny. Niesmutny jest kolor żółty, jak nasza partia i ruch. Będziemy rządzić Polską i już! Tak, cytryny, cytryny, cytryny. Boże! Dobrze to robimy, dobrze to robimy. My nigdy nie będziemy skostniali. Dlatego przed wami zawsze będziemy rapowali. Dobra, co tam dalej? 33,50, tak? Nowych czasów! Plemionami zarządzali najsilniejsi z samców. To siła i tężyzna fizyczna decydowały o tym, kto zarządza i dowodzi danym plemieniem. Dlatego, w imię tego, w nawiązaniu do najstarszych tradycji. Dobra, skąd się wypić? Dlatego wyzywamy 3 dowolnych polityków z Sejmu do walki w MMA, tak. Dowolnych szukach walki. Dowolnych 3. Nie boimy się nikogo. Jeśli macie jaja, to pokażcie je, kto może rządzić tym krajem. Dowolnych 3. Słyszycie? Nie boimy się nikogo. Nie wiem, oni po tym chyba nie mają już powrotu do swojego poprzedniego kontentu. No przecież po tym to chyba ludzie ich znienawidzą w internecie, co się teraz robią. Jak już w końcu powiedzą, że to był fake. Totalna padaczka. Ten ich żart. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę